Słowo Boże. Wir lesen Gottes Wort. Objawienie, rozdział drugi. Offenbarung, Kapitel 3. Rozdział trzeci już, przepraszam. A do anioła zboru w Sardes napisz, to mówi ten, który ma siedem duchów Bożych i siedem gwiazd. Znam uczynki Twoje, masz imię, że żyjesz, a jesteś umarły. Bądź czujny i utwierdź, co jeszcze pozostało, a co bliskie jest śmierci. Nie stwierdziłem bowiem, że uczynki Twoje są doskonałe przed moim Bogiem. Pamiętaj więc, czego się nauczyłeś i co usłyszałeś, i strzeż tego, i upamiętaj się, jeśli tedy nie będziesz czujny, przyjdę jak złodziej, a nie dowiesz się, o której godzinie cię zaskoczę. Lecz masz w Sardes kilka osób, które nie skalały swoich szat, więc chodzić będą ze mną w szatach białych, dlatego że są godni. Zwycięzca zostanie przeobleczony w szatę białe i nie wymarzę imienia jego z księgi żywota i wyznam imię jego przed moim Ojcem i przed jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Może dotąd. Bis Vers 6. Można zauważyć, że w pewnym momencie stało się w Kościele to, co było sygnalizowane w liście do Kolosan w drugim rozdziale, 19 wiersz. Man kann bemerken, dass hier in gewisser Weise etwas geschehen ist, was in Kolosser 2, Vers 19 geschildert wird. A nie trzyma się głowy, z której całe ciało odżywione i spojone stawami i ścięgnami rośnie wzrostem Bożym. Und nicht festhaltend das Haupt, aus dem der ganze Leib durch die Gelenke und Bänder unterstützt und zusammengefügt das Wachstum Gottes wächst. To jest bardzo ważne, że tutaj właśnie również w Tiatyrze i w tym w zborze Sardes charakterystyczne było, że oni nie trzymali się już tej głowy. Es ist wichtig zu bemerken, dass sowohl in Thyatira als auch in Sardes, dass sie beide eben das Haupt nicht mehr festgehalten haben. I jeśli nie ma tego właśnie, że nie trzymamy się głowy, to wtedy nie może to rosnąć wzrostem Bożym. Und wenn so etwas vorhanden ist, dass man sich dass man das Haupt nicht mehr festhält, dann kann es auch kein Wachstum Gottes mehr geben. Myśmy słyszeli, że właśnie w czasie reformacji zaczęto poszukiwać właśnie jakiejś ochrony. Wir haben gehört, dass gerade in der Zeit des Protestantismus man einen gewissen Schutz gesucht hat. U możnych tego świata. Bei den Regierungsleuten dieser Welt. Błędem również było, że niektórzy właśnie, którzy byli używani do tych Bożych celów. Und ein weiterer Fehler war auch, dass diejenigen, die benutzt wurden zu diesen göttlichen Zielen, nie rozumieli, że ten system religijny jest niereformowalny. Dass sie auch nicht verstanden haben, dass dieses religiöse System nicht reformierbar ist. Że tego się nie da naprawić w żaden ludzki sposób. Dass man das überhaupt nicht reparieren kann auf irgendeine menschliche Weise. I tak jak Słowo Boże nas poucza, wyjdźcie, nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności. Und so wie das Wort Gottes uns belehrt, dass wir ausgehen sollen und nicht teilhaben sollen an den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Tak należało uczynić i zawsze należy uczynić, jeśli chodzi o te sprawy. So hatte man zu tun und so muss man auch immer tun, wenn es um solche Dinge geht. Bo jeśli mamy łączność z tymi uczynkami ciemności, z tym ciemnym systemem, denn wenn wir Gemeinschaft haben mit diesen Werken der Finsternis, mit diesem System, to zaczyna wchodzić właśnie śmierć, martwota. Dann fängt der Tod und ja, das Nichtleben an hineinzukommen. Czytamy w liście do Efezjan. Wir lesen im Brief an die Epheser. W
piątym rozdziale. In Kapitel 5. Jedenasty wiersz. In Vers 11. I nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności, ale je raczej karczcie, bo to nawet wstyd mówić, co się potajemnie wśród nich dzieje. Und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, vielmehr aber straft sie auch, denn das, was heimlich von ihnen geschieht, ist schändlich auch nur zu sagen. I czternasty wiersz mówi, wszystko bowiem, co się ujawnia, jest światłem, dlatego powiedziano, obudź się, który śpisz, a powstań z martwych, a zajaśnieje cię Chrystus. Vers 14 sagt, denn das Licht ist es, das alles offenbar macht. Deshalb sagt er, wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, und der Christus wird dir leuchten. Łączność z tym ciemnym systemem, obojętnie w jakim wydaniu, in Verbindung mit diesem System der Finsternis, unabhängig in welch einer Darstellung, prowadzi do tego samego, że najpierw jest uśpienie. Es führt immer zu demselben, dass es erst einmal ein Einschlafen gibt. A później jest to, co tutaj się właśnie w Sardes słyszę, że jesteś umarły. Dann folgt dem dieses, was wir hier in Sardes lesen, dass sie dann tot sind. Tutaj te rzeczy, te wyrażenia są użyte do tego, żebyśmy dobrze zrozumieli, jak to wszystko działa. Und diese Ausdrücke werden deshalb benutzt, damit wir gut verstehen, wie das alles wirkt. Bo jest to stan możliwy do opuszczenia. Denn es ist ein Zustand, der auch zu einem Verlassen führen kann. Bo gdyby inaczej było, to Pan by tutaj tego nie mówił. Und wenn es anders wäre, würde der Herr das nicht erwähnt haben. Tu jest nadzieja, tak jak tam, że obudź się, który śpisz, a zajaśnieje cię Chrystus, powstań z martwych. Hier ist genauso die Hoffnung wie dort, dass man aus den Toten auferstehen soll und der Christus einem leuchten wird. Man soll also auferstehen. Tutaj zawsze, tutaj właśnie jest ta możliwość, że Pan może tutaj zdziałać, że ci właśnie, którzy są w tym złym stanie. Hier besteht also die Möglichkeit, dass der Herr wirken kann in Bezug auf die, die in diesem bösen Zustand sind. A są własnością Pana. Und wo sie auch dem Herrn gehören. Że oni z tego stanu mogą wyjść. Dass sie aus diesem Zustand herauskommen können. Tutaj też w Sardes powtarza się coś, co już było w historii Kościoła. Bei Sardes wiederholt sich auch etwas, was schon in der Geschichte der Kirche vorgekommen ist. Że wrogowi się udało za czasów Konstantyna wejść z władzą świecką do pomiędzy Kościół. Dass wie es im Konstantin gelungen ist, mit einer weltlichen Macht in die Kirche einzudringen. I tutaj ta sama sprawa, ale już w inny sposób. Na własne życzenie tych, którzy właśnie w tej reformacji brali udział, tak samo ten świat polityczny został wprowadzony do tego. Hier sehen wir es aber aus einem etwas anderen Licht, wo die Gläubigen es sich selbst gewünscht haben, dass diese weltliche Macht hineinkommt als ein Schutz. I stało się później nawet tak, że jaki król był, taka była religia. Und es geschah sogar so, dass wie je nachdem, welch ein König geherrscht hat, es auch eine dementsprechende Religion gab.